Cześć, z tej strony Domanu, a to jest już 6 odcinek Tanie, ale Dobre, w którym skład przynajmniej na papierze jest niemalże rajem dla perfekcjonistów. Jak to pięknie, symetrycznie wygląda, czy równie dobrze jest w trakcie meczu? Prawie że, a tymczasem link do składu i charakterystyki zawodników klasycznie wrzucam do opisu. Mamy tu 4 zawodników z Ligi Francuskiej, 3 z Ligi Włoskiej i po 2 z La Ligi oraz Premier League. Wszyscy zawodnicy skrajnie nastawieni na atak mają przynajmniej 4 gwiazdki sztuczek, a jak powszechnie wiadomo, Ben Arfa ma ich aż 5. Omawiając ten skład, począwszy od zawodników ofensywnych, bez wątpienia zacząć trzeba od Inakiego Williamsa, którego karta po raz pierwszy pojawiła się w FIFA i Hiszpan wszedł z ogromnym przytupem. Jak powszechnie wiadomo, jest to skrzydłowy, który ma 93 tempa, 186 cm wzrostu, 85 siły, siłę strzału ocenioną na 86, a grę głową, jak podaje Foothead, na 80. To jest oczywiście upgrade'owana wersja, ale nawet jego podstawowa srebrna karta już na starcie FIFA wyglądała jak prawdziwy rzeźnik. I owszem, Williams jest bardzo dobry, ale ma kilka problemów, które rzeźnika nie powinny tyczyć. Po pierwsze dribbling, a zwłaszcza równowaga oceniona tylko na 46. Hiszpan jest czasem mało zwrotny i mimo wysokiej siły momentami bardzo łatwo jest wytrącić go z równowagi, przejmując jednocześnie piłkę. Ibra też nie ma wedle FIFA wielkiego pojęcia o zachowywaniu równowagi, ale u niego takie problemy nie występują. Po drugie, Williams ma wysoką pracowitość w ataku oraz obronie, przez to czasem nawet mimo wytycznych niepotrzebnie się cofa do obrony i nie jest gotowy, by ruszyć pełnym sprintem na bramkę rywala do podania prostopadłego z optymalnej pozycji. Więc ten zawodnik jest bardzo wyjątkowy i dobry, ale nie jest tak niesamowity, jak niektórzy mogliby sobie wyobrażać. Drugi skrzydłowy, Ashley Young, w tym składzie robi nieco za Chemistry Beach, ale wbrew pozorom nie jest wcale taki zły i nie ma większych ułomności. Najłatwiej będzie go podsumować mówiąc, że jest on lepszą wersją Boetiusa z FC Basel. A najlepszy w ataku jest bez wątpienia napastnik Alexandre Lacazette, znana większości graczom postać, której tempo, strzały i dribbling ocenione są niemalże na poziomie legendy. Jak dla mnie w trakcie meczu Francuz spisuje się świetnie, jak na tanią kartę, bo jej cena już dawno spadła grubo poniżej 10 tysięcy. Co do pomocy, jest ona zdecydowanie bardziej zaangażowana w poczynania ofensywne aniżeli obronne. Cofnięty z pozycji napastnika Fekir oraz Ben Arfa są niezłymi kreatorami, nie brakuje im tempa, umiejętności strzeleckich ani podań. Natomiast do ataku też lubi wyskoczyć sobie czasem Abu Diaby, co pozostawia obrońców bez większego wsparcia w środku pola i to jest bez wątpienia największa wada tego składu, która momentami negatywnie oddziaływuje na obronę, a zwłaszcza na Mirandę. Nie wiem dlaczego, ale Juan jest w mojej opinii o wiele lepszym obrońcą i jednym z najlepszych w całej Serie A. Miranda ma większy overall i lepsze umiejętności odbioru piłki, ale to drugi Brazylijczyk bardziej się wyróżnia dzięki ogromnemu zaangażowaniu w grę, wysokiemu tempu i sile. Ale on już występował w jednym z poprzednich odcinków Tanie, ale Dobre, podobnie jak Luke Shaw, o którym uważam, że jest to zawodnik nadający się nie tylko do zmasakrowania pierwszej ligi, ale również do gry w o wiele mocniejszym składzie. Zresztą prawy obrońca DeMarcus nie jest od Anglika słabszy, ma aż 92 szybkości biegu i potrafi uziemić niejednego skrzydłowego. Więc mówiąc ogólnie, mamy tu całkiem niezły składzik z dużym potencjałem, warty obecnie jakieś 35 tysięcy monet na PlayStation i 25 tysięcy na Xboxie. Występuje tu wielu utalentowanych zawodników, łatwo tym składem o fajną bramkę, zwłaszcza Lacazette'owi znane jest pojęcie ekwilibrystyki, ale wiadomo, Ben Arfa z 5 gwiazdkami sztuczek też ostro potrafi namieszać w środku pola. Tak oceniam poszczególne segmenty, fan z gry i zgranie w tym składzie i jego łączna nota to 8,5 na 10. Jeśli ktoś jest zainteresowany tą drużyną, warto spróbować grać stylem lekko defensywnym, tak by powstrzymać nieco Diabiego przed wyskakiwaniem do ataku. Na zakończenie klasycznie podaję wytyczne, jakich używałem. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!